Wyjątkowo w tym roku wielkie święto kawalerii w Suwałkach zbiega się z zakończeniem roku szkolnego. Muzeum Okręgowe jak co roku od 17 lat zaprasza wszystkich, którzy mają słabość do koni, konnej jazdy i starych dobrych tradycji kawaleryjskich. Dokąd najlepiej udać się pierwszego dnia wakacji? Oczywiście na 17 piknik kawaleryjski. Jego podstawa programowa pozostaje bez zmian. W sobotę 22 czerwca pierwszego dnia spotykamy się nad zalewem Arkadia. Bo tam jest potrzebna przeszkoda wodna i w tym roku, mimo że nad zalewem trwają prace inwestycyjne bardzo poważne, to udało nam się nieco skróconą, ale trasę przez wodę zachować i pierwszego dnia będzie ten cross kawaleryjski, czyli próba dzielności konia. Drugiego dnia w niedzielę na placu między ulicami Świerkową a Nowomiejską zwyczajowo kolejne konkursy władania szablą i lancą. Także tradycyjnie pierwszego dnia po zakończeniu imprezy nad zalewem Arkadia, przemarsz ulicami miasta do stadniny państwa Płońskich przy ulicy Rejmonta. Drugiego dnia przed imprezą, czyli między godziną 11 a 12, przejazd ulicami miasta, między innymi wokół Parku Konstytucji 3 Maja. Przyjeżdżamy zawsze pod Muzeum Okręgowe, gdzie stoi popiersie Jana Hipolita Koziatulskiego, pułkownika Jana Hipolita Koziatulskiego, który był szefem 3 Pułku Szwoleżerów i to popiersie przed wojną stało przed koszarami. Przed kilkunastu laty szczęśliwie trafiło do naszych zbiorów i tu zawsze przyjeżdżamy, żeby oddać hołd dzielnemu dowódcy spod Somosierry i patronowi 3 Pułku Szwoleżerów. Niestety tym razem na stadionie zabraknie zmarłego niedawno Józefa Płońskiego. Tradycje i cały ten jakby honor, obowiązek przyjmowania kawalerzystów w stadninie przejął jego syn Artur i zgodnie z tym, co zapowiedział na pogrzebie, będzie to kontynuował. Już jesteśmy poumawiani na te wszystkie aspekty organizacyjne związane z organizacją tego wszystkiego, co się wokół stadniny będzie działo. A pan Janusz jako jeden z wieloletnich współorganizatorów, tak naprawdę to zawsze podkreślaliśmy jeszcze za jego życia na tych naszych spotkaniach corocznych, że gdyby nie on, to szans na zorganizowanie takiej dużej imprezy w Suwałkach by nie było i on najpierw przystał na naszą propozycję, przez lata w niej aktywnie uczestniczył, wytwarzał pewną taką sarmacką, miłą atmosferę gospodarza tej części pikniku i myślę, że w pamięci wszystkich tych, którzy przez lata do nas przyjeżdżali, na zawsze pozostanie. Muzeum wraca też do tradycji mszy polowej. Odbędzie się ona w niedzielę o 9 w stadninie. Niewątpliwą ciekawostką będą pokazy musztry, łucznictwa konnego oraz popisy woltyżerki. Piknik kawaleryjski dla Jerzego Brzozowskiego, dyrektora Muzeum Okręgowego, od początku był najpiękniejszym odwołaniem do tradycji, do historii polskiej kawalerii, do historii i tradycji Suwalskiej Brygady Kawalerii. Staramy się promować i przybliżać i mieszkańcom Suwałk, i turystom, którzy odwiedzają naszą imprezę, ale od tych kilku lat, kiedy sam wsiadłem na konia i jeżdżę, to ma ten dodatkowy jeszcze aspekt, że to jest jeszcze ta przygoda związana z osobistym uczestnictwem w tych aspektach kawaleryjskich, które są z jednej strony trudne, z drugiej strony piękne i to dla mnie zaszczyt, że mogę w tym uczestniczyć też jako rekonstruktor. O tym, jak mogło to wyglądać, wyobrażenie dają słowa Andrzeja Wajdy. Napisał mi kiedyś, że pamiętam defiladę na 3 maja w Suwałkach, godna stolicy. Także to jest coś, co rzeczywiście można było podziwiać przy tak dużym garnizonie, szczególnie kawaleryjskim w okresie międzywojennym, że te defilady rzeczywiście miały tu swój wygląd i niesamowite wrażenie na widzach robiły. Poczujmy raz jeszcze dumę z potęgi militarnej, jaką niegdyś cieszyła się polska konnica i kawaleria.